Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest nam bardzo miło, że po wakacjach i niestety w trakcie takiej atmosfery epidemiologicznej odbywamy to dzisiejsze spotkanie. Ale jak Państwo widzą i widzę, że każdy prawie w rękach ma szereg kolorowych numerów takiego nowego pisma lubelskiego Głos Ogrodów. Chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj na temat działkowców, na temat tego pisma, na temat różnych zamierzeń, a wiemy, że ta sytuacja koronawirusa spowodowała, że wszyscy wykazali olbrzymie w tej chwili zainteresowanie ogrodami działkowymi, bo nie wyjeżdżają ludzie gdzieś daleko od swego miejsca zamieszkania, nie wyjeżdżają, no oczywiście niektórzy wyjeżdżają, ale niektórzy jednak zostają w kraju i spędzają czas na ogrodach. Widziałem różne takie audycje radiowe i telewizyjne, które mówią o tym, że chętnie wszyscy spędzają czas w tej chwili w ogrodach działkowych. Proszę Państwa, Państwo pozwolą, że przywitam dzisiejszych gości. Naszym gościem honorowym, powiedziałbym, jest pan dr Grzegorz Kurczuk, prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców. Tutaj lublinianin, były minister sprawiedliwości. Cieszymy się, że dzisiaj z nami tutaj będzie nas gościł. Głównym organizatorem, proszę Państwa, jest prezes takiego Stowarzyszenia Samorządna Polska, pan redaktor Krzysztof Karman. Witamy bardzo serdecznie. I właśnie to dzięki panu Krzysztofowi Karmanowi dzisiejsze spotkanie tutaj się odbywa. A ponieważ mówimy o Głosie Ogrodów, redaktorem tej gazety jest pani redaktor Grażyna Hryniewska. Witamy bardzo serdecznie. Jest nam bardzo miło. Całość naszego spotkania poprowadzi pani redaktor Ewa Hadrian, która u nas wielokrotnie prowadzi różne imprezy. Dziękuję bardzo, oddaję głos. Jeszcze raz witamy Państwa bardzo serdecznie, pan dr Grzegorz Kurczuk, pan redaktor Krzysztof Karman po mojej prawicy, pani redaktor Grażyna Hryniewska po mojej lewej stronie, lewicy, ale jest też z nami pan redaktor Stanisław Wojnarowicz, przewodniczący Rady Miasta, pan Stanisław Kieroński, który wielokrotnie zasiadał nie tylko tutaj, ale tutaj. I niedługo też zasiągnie. Zamaskował się, zapomniałam o nim, bardzo ciebie Stanisławie, przepraszam. Dobrze, pogadajmy o ogrodach. Promocja nowego pisma Głos Ogrodu. Widziałam, że tutaj wszyscy nasi goście otrzymali te numery pisma. Ale zanim porozmawiamy o piśmie, porozmawiajmy o ogrodach. Czy to prawda, panie prezesie, tutaj się zwracam do pana doktora Grzegorza Kurczuka, czy to prawda, panie prezesie, że teraz zasmokowaliśmy w ogrodach działkowych? Kochaliśmy ogrody działkowe, ale w czasie pandemii, w czasie epidemii stały się one szczególnie bliskie naszym sercom. To prawda, rzeczywiście pandemia wpłynęła na gwałtowny wzrost zainteresowania rodzinnymi ogrodami działkowymi, w zasadzie działkami, bo nazwa ROD w skrócie, czyli rodzinny ogród działkowy, jest przeznaczony dla określenia całości tych kilkudziesięciu, a czasem kilkuset, a w paru przypadkach nawet ponad tysiąca działek skupionych w jednym ogrodzie. Jak Państwo przeczytacie czasem taki skrót RODOS, to trochę prześmieszne. Natomiast sama sprawa, jeśli chodzi o ogrodnictwo działkowe, bo tak trzeba to powiedzieć, to jest sprawa, pani redaktor, szanowni Państwo, no wielu lat. W Polsce przecież ma ono miejsce od ponad 120 lat. I na Lubelszczyźnie, o czym mało kto wie, ale od początku lat 30., ale ubiegłego wieku. Ten ogród pod tą samą nazwą istnieje do dzisiaj. Jest to nasza zdobycz ciągnąca się, jakby to powiedzieć, jak się przekracza most na Bystrzycy, przedstawionym startu, tylko że po wcześniejszej stronie jest po lewej i po prawej wzdłuż tej Bystrzycy bardzo duży ogród. Na czele jest bardzo zacna pani Teresa Brońska i mają się dobrze. A w ogóle ogrodów w Lublinie jest 43 skupionych w Polskim Związku Działkowców i oprócz tego jest trzy ogrody, które z naszych struktur wystąpiły, bo statut to dopuszcza. Z tym, że no, co to mało liczne ogrody, z wyjątkiem może Kaliny, która ma w granicach między 300-400 działek. W tej chwili dokładnie nie wiem, bo jest pod
naszymi strukturami. W województwie to już jest bardziej imponujące, bo to jest 167 ogrodów PZD plus kilkanaście samodzielnych stowarzyszeń, czyli stowarzyszeń jednoogrodowych. Natomiast my członków PZD mamy około 30 tysięcy. Liczba osób, które zgłosiły zapotrzebowanie na działki w tym roku, sięga około 1000 i przyznaję, że zwłaszcza w Lublinie i większych miastach, bo tam głównie one są, no jest kłopot z przydziałem działek. W zasadzie no nawet, jak mi to siedzi prezes jednego z ogrodów, Ryszard Janeczek, prezes Oazy, co prawda Oaza jest tuż poza Lublinem na terenie Konopnicy, ale mówił, że sprzedał, bo to tak się żargonem mówi, sprzedał działki, o których nawet nigdy nie myślał, że one znajdą nabywców. Okazuje się, że ta pandemia spowodowała, że owszem, tak. Tyle oczywiście w wielkim skrócie. Zostawiam Państwu głos i możliwość pytań. Tak, oczywiście tutaj chciałam odwołać do wywiadu z panem prezesem, który pojawił się właśnie w tym czasopiśmie, które nas tutaj zgromadziło, czyli w Głosie Ogrodów, w pierwszym numerze tego pisma na wiosnę 2020 roku. Wywiad z prezesem przeprowadziła pani redaktor Grażyna Hryniewska, także można do tego wywiadu sięgnąć i tutaj to, co pan prezes zarysował, będzie dla państwa już szerzej omówione. Faktycznie ten rok 2020 jest dla nas wszystkich rokiem szczególnym i to, co pan prezes, o czym pan prezes wspomniał, że te ogrody są coraz mocniej zagospodarowywane. Jeszcze tylko bym zapytała o jedną rzecz. Czy rzeczywiście w tych ogrodach, bo najczęściej ogrody kojarzyły nam się z osobami dojrzałymi, tak to uściśle. Osoby dojrzałe były taką, powiedziałabym, większą częścią tych ogrodów. Współcześnie teraz o tym chcę mówić. Natomiast na przykład w moim ogrodach działkowych, a ja jestem na Węglinku, coraz więcej działek nabywają ludzie młodzi, a powiedziałabym bardzo młodzi, bo oni też jakby ten sens bycia działkowcem zaczynają coraz mocniej wierzyć i zaczyna to im bardziej być potrzebne w życiu. Słusznie to pani zauważyła, się mogę tylko podpisać pod tymi zdaniami, żeby pani była łaskawa wypowiedzieć. Rzeczywiście ogrody w dużym stopniu są kojarzone przez to, że pracują tam, najczęściej widać osoby starsze, choć nigdy do końca to nie było prawda. Ludzie, którzy mają takiego bakcyla, by odpocząć aktywnie, mieć swoje warzywa, a z drzew, bo też wolno przecież je sadzić, owoce, jest sporo. Natomiast faktycznie w ostatnich miesiącach, gdzieś od kwietnia, wśród osób zgłaszających się przeważają, to jest celna uwaga, osoby młode, no, to znaczy młode, dwudziestoparoletnie, trzydziestoparoletnie, koło czterdziestki i inni też, z dziećmi, no bo tak, za granicę nie pojadę, dzieci już szaleją w domu. Mama i tata mają już serdecznie dość, na tej działce niech sobie robią co. No, może nie co chcą, ale przynajmniej troszkę się wyżyją i kto to świeżego powietrza, nie muszą siedzieć zamknięci w klatce w bloku. Więc to jest prawda. Jest napływ bardzo dużej ilości młodych rodzin i to się zmienia. Dlaczego? Nie powinienem może o tym powiedzieć, ale dlaczegoż też nie mówić wszystkiego. Proszę Państwa, ceny działek wzrosły. Część osób, które mają je wiele, wiele lat, no dotyka każdego nas to spotka. Nazywam to upadkiem sił i korzystają z okazji, po prostu sprzedają te działki. Znaczy sprzedają prawo do użytkowania, bo działka nie jest własnością. Właścicielem wszystkich terenów działkowych, na przykład w Lublinie, jest miasto Lublin, natomiast Polski Związek Działkowców, jak i inne również ogrody, jesteśmy tylko użytkownikiem albo zwyczajnym, albo wieczystym. To zależy od sytuacji w latach 70., 60. i wcześniej, jakie tam umowy podpisywano z Urzędem Miasta. Także ten napływ faktycznie powraca do początku i zasadniczej treści pytania. Tak, to prawda. Jest bardzo dużo osób młodych z dziećmi, co cieszy, bo to jest perspektywa na przyszłość. Znowu coś siadło, o już jest w porządku, pan Michał nad nami czuwa. Rzeczywiście, kiedy ogląda się te młode osoby, faktycznie działki się trochę przekształcają w place zabaw, ale to też jest ciekawe, bo na przykład z dużą satysfakcją zobaczyłam, że wokoło moich ogrodów wyrastają takie domki. Albo takie domki.
domki, które są specjalnie budowane, dla, żeby się małe dzieci na tych działkach bawiły. No i teraz porozmawiajmy o piśmie. Piśmie, które nas, jak tutaj powiedziałam, zgromadziło, bo myślę, że jeszcze do pana prezesa, jeżeli chodzi o ogrody i sprawy działkowców, będą mieli pytania nasi goście. Porozmawiamy o Głosie Ogrodów, czyli o Obywatelskiej Gazecie Ogrodowej. Może najpierw poproszę pana redaktora Krzysztofa Karmana, żeby powiedział, skąd ta idea, skąd ten pomysł i jak sobie pan wyobraża odbiorców. Czy to tylko działkowcy, czy też potencjalni działkowcy, a może też ludzie, którzy działek nie uprawiają, ale lubią po prostu porozmawiać, pogadać o ogrodach. Proszę Państwa, ja może zacznę od tego, że ta gazeta nie jest celem. Celem jest aktywizacja środowiska działkowców. Ja tak sobie pomyślałem, że wśród działkowców jest wiele znakomitych postaci, ludzi, którzy w przeszłości, teraz także pełnili ważne funkcje, mają bardzo różnorodne zainteresowania. Jakoś tak na tych działkach niewiele się dzieje, zresztą taka piosenka kiedyś była, a na działkach nic nowego. Tak sobie pomyślałem, że może by to środowisko działkowców troszkę rozruszać, pobudzić obywatelsko, zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym obywatelskim pobudzaniu i w tej obywatelskiej gazecie. I wpadłem na pomysł, ponieważ jestem dziennikarzem, że może by to zrobić przy pomocy gazety. Przy pomocy gazety obywatelskiej, czyli redagowanej przez samych działkowców. Bo to słowo obywatelska wcale nie oznacza, że gazeta czy autorzy artykułów mają się zajmować aferami, bo to tak mniej więcej w takim potocznym obiegu to słowo funkcjonuje. Nie. Dziennikarz obywatelski jest to osoba, która po pierwsze nie wykonuje tej działalności dziennikarskiej zawodowo i po drugie, jeśli ją wykonuje, to w interesie społecznym. I to jest wszystko. I to jest cała definicja tego dziennikarstwa obywatelskiego. Czyli wszyscy jesteśmy potencjalnie, bądź no, w rzeczywistości, jeśli zaczęliśmy pisać na przykład do tej gazety, jesteśmy dziennikarzami obywatelskimi. Tak więc w trzech numerach, które do tej pory się ukazały, są artykuły autorstwa wyłącznie działkowców, wyłącznie dziennikarzy obywatelskich. W czwartym będzie tak samo. I w zasadzie na tych czterech numerach można by powiedzieć, że ta przygoda moja, Stowarzyszenia Polska Samorządna z dziennikarstwem obywatelskim wykonywanym przez działkowców się zakończy. Bo dostałem dofinansowanie, nasze stowarzyszenie nie ma własnych pieniędzy, nie prowadzi działalności zarobkowej. Dostałem dofinansowanie na wydanie tych czterech numerów. Muszę się z tego w listopadzie co do grosza rozliczyć i można by powiedzieć, tak jak już stwierdziłem, że to koniec. Ale ponieważ odczuwam, nie wiem, może niezbyt obiektywnie oceniam sytuację, bo jestem w końcu stroną, a nie obserwatorem postronnym, ale odczuwam zainteresowanie działkowców pismem lokalnym. Bo o ile są pisma wspaniale zresztą wydawane, o zasięgu ogólnopolskim, o tyle brak takiej gazetki właśnie, którą można by na działkach przekazywać sobie, prawda, z jednej działki na drugą, poczytać, co tam u kogo słychać, o kim napisali, który z naszych nestorów, bo też taką rubrykę mamy, akurat się w tym numerze konkretnym znalazł. Tak więc, jeśli by się udało, a wierzę w to, że się uda i tutaj liczę też na przychylność pana prezesa Grzegorza Korczuka, który już i w tej chwili pomaga nam bardzo w kolportażu, bo przecież tę gazetę trzeba dostarczyć. To jest 5000 egzemplarzy każdego wydania. Więc gdyby przychylność pana prezesa była, gdyby się udało paru reklamodawców znaleźć, a myślę, że się znajdzie, bo przecież potężne markety ogrodnicze, jakieś tam usługi ogrodnicze, no jest, ten rynek jest bardzo duży, to byśmy tę gazetę wydawali już na normalnych zasadach po nowym roku. No ale to jest przyszłość do dogadania. Jest szansa, mówi prezes. Jest szansa rozszerzyć na województwo. Formuła finansowania w tym roku zakładała zasięg miejski. Tylko. Natomiast gdyby się udało tę gazetę wydawać po nowym roku, wówczas formuła jest praktycznie w naszych rękach do uzgodnienia. Także jeśli by pan prezes zaakceptował pomysł, czy zasugerował pomysł zwiększenia zasięgu do obszaru całego województwa, to oczywiście jak najbardziej. Zapytałem o to dlatego, że po prostu są takie pytania.
My przecież niby do Lublina to ma być skierowane, ale przecież dlaczego? Musimy głośniej mówić. To się spotyka również z zainteresowaniem i w Zamościu, i w Grubieszowie, i w Świdniku, i tak dalej. W związku z czym stąd moje pytanie, czy formuła stowarzyszenia będzie pozwalać, tak, żeby rozszerzyć. Świetnie, deklaruję daleko idącą pomoc i współpracę. Może dodam tylko, że tytuł jest zarejestrowany w sądzie, że tytuł ma nadany numer ISBN, to jest taki numer, który się nadaje wydawnictwom. Także to jest normalna gazeta, tyle tylko, że w tym roku wydawana za pieniądze, czy z pieniędzy Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a w przyszłości być może po prostu na zasadach rynkowych od sponsorów pieniądze mogą być reklamodawcy. Pan takiego ciekawego sformułowania, padło tutaj takie ciekawe sformułowanie, które jest chyba taką podstawą rozchodzenia się tej gazety, ale też idei tej gazety. Społeczność działkowa, czyli coś, co łączy działkowiczów, bo ja tak, kiedy przyglądam się różnym społecznościom miejskim, to widzę, że społeczność działkowiczów jest taką społecznością, która jest skonsolidowana bardzo mocno i powiedziałabym, umie walczyć też o swoje różne, no nie wiem, nie chciałabym powiedzieć interesy, ale po prostu werbalizować swoje potrzeby, a potem umiejętnie jakby to prowadzić. Interesy też, żeby ukrywać. W każdym razie chciałabym powiedzieć o tym, że to jest społeczność mocna i myślę, że taki sens gazety tej społeczności chyba się, chciałabym, należał. No tak mi się też wydaje. Ja mówiąc o znakomitych postaciach czy osobach, które w tym kręgu działkowców się znajdują, no, mogę się posłużyć przykładem, nie wiem, pana Adama Natanka. Państwo znają nazwisko. Proszę sobie wyobrazić, że napisał artykuł do tej gazety, bo jest działkowcem. Jest działkowcem, bodaj w drugim numerze Grażynko jest. Tak, jest artykuł pana Natanka, zresztą... Tak, pani Grażyna Chryńska przecież jest wieloletnią znakomitą dziennikarką prasową. Ja jestem też działkowcem. Nie to, że ja to z Księżyca spadłem. Jestem działkowcem, więc naprawdę jakby się tak rozejrzeć po sąsiadach swoich, po osobach z innych ogrodów, to po prostu to jest szeroki przekrój zawodów, pozycji zawodowych. No, naprawdę bardzo, bardzo, że tak powiem, chciałem użyć takiego określenia, środowisko o dużym potencjale, prawda, w którym wciąż jeszcze są te niewykorzystane możliwości. Może taka gazeta właśnie da szansę. Ta gazeta może dać właśnie, wykorzystać możliwości, które stwarza obywatelska możliwość wypowiedzenia się na różne tematy. Ja tu się rozglądam po sali i widzę również autorów tekstów zamieszczonych, a nawet zanim się tutaj spotkaliśmy, spotykałam się z osobami, które się chwaliły tym, że do tej gazety napisały, więc to jest bardzo miłe, że ktoś docenia właśnie takie oto swój głos w tej gazecie Głos Ogrodów. A teraz może pani redaktor się wypowie, pani Grażyna Chmielewska, która powie, jak taką gazetę się tworzy. No to może dla nas osób zewnętrznych niekoniecznie jest takie jasne zbieranie materiałów, rozpatrywanie kto co napisze, pomysły spoza gazety, czy pomysły, które redaktor próbuje tutaj jakby zainicjować, a tylko szuka konkretnych autorów. Jak tutaj ta gazeta powstawała? Ja nie przejdę do meritum. Chciałam powiedzieć, że pragnę publicznie podziękować Krzysiowi Hermanowi za zaufanie, z jakim zadzwonił do mnie i zaproponował mi redakcję tej gazety. Było mi bardzo miło, ale jednocześnie nie powiem, że się nie wahałam. Jakkolwiek przez wiele lat wydawałam różne tytuły, ale zawsze one były bardzo kolorowe, bardzo urodziwe. Pomyślałam, dlaczego nie o działkach. Tym bardziej, że drodzy Państwo, muszę się przyznać już tak nieskromnie, że kiedy prezesurę jeszcze piastował bardzo sympatyczny i drogi mojemu sercu pan Chodak, to ja wtedy byłam początkującą dziennikarką i znajdowałam wielką przyjemność w organizowaniu różnych akcji redakcyjnych. Jedną z moich akcji było tworzenie ogrodów działkowych w Lublinie. I tak pomyślałam sobie, skoro ja prawie je tworzyłam,
to teraz stworzenie gazetki, bo tak to potraktowaliśmy w pierwszym momencie, jako maleńkie pisemko, pozwalające ludziom wypowiedzieć się na tematy, które są im najdroższe, najbliższe sercu. Sama wiem, bo mam od 30 lat działkę, zrobiłam z niej sobie prawie raj na ziemi i tam się czuję najdoskonalej. Pisałem się na pewno, ci ludzie mają potrzebę pisania o tym, jak tam jest pięknie, jakie mają kwiaty, czym żyją, że aktywni są, że mimo wieku, jakkolwiek. Właśnie poruszyliście ten temat, że nie wiek już w tej chwili jest dominujący, bo jest jeszcze dużo seniorów, nestorów, prezesów, z którymi też prowadzimy taki cykl. Ale jest z kim rozmawiać. Ja w swoim ogrodzie działkowym czuję się jak w jednej wielkiej rodzinie. Jesteśmy sobie bardzo pomocni, rozmawiamy. Ludzie przychodzą do mnie, wiedzą, że jestem dziennikarzem. Bardzo często przychodzili, żebym poszła do pana prezesa z czymś, z jakimś problemem. Ja myślę, no skoro mam taką możliwość robienia gazetki i stworzenia koncepcji, jak gdyby nawet tej gazety, i graficznej, i no merytorycznie też staram się tak dobierać tematy, żeby w miarę oddawać klimat ogrodów. Bo tych ogrodów, drodzy Państwo, w tym naszym Lublinie, powiedziałeś Grzesiu, że chciałbyś, żeby na województwo, ale my w samym Lublinie mamy już ich tyle, że chętnych do pisania jest coraz więcej. Ale pierwsza moja obawa jaka była? No dobrze, jak ja do nich dotrę? Pandemia! Bo gdyby nie było pandemii, to by było cacy, ja bym sobie chętnie do ludzi poszła, ja kocham ludzi. Natomiast tutaj został mi telefon i właściwie nic więcej. Jakkolwiek wykraczam poza te granice telefoniczne, bo czasami okazuje się, że nie da się po prostu wszystkiego załatwić przez telefon. I drodzy Państwo, najsympatyczniejszy moment jaki był, to chyba ten pierwszy numer, bo tak nie bardzo wiedziałam jak ugryźć temat. Robiłam urodę życia, kolory życia i tak dalej. No i sobie myślę, dobrze, ma być to jednak kolorowe. Tutaj z Grzesiem, nie z Grzesiem, tylko z Krzysztofem, czasami mamy takie jeszcze dogadywania. Tak, toczymy to, wojny, powiedzmy. Ja mówię dogadywania, ja mówię tak. Ale toczymy wojny o kolor. Ja chciałabym, żeby to jak najpiękniej wyglądało, tak jak ogród. Zdjęcia. Ja bym chciał, żeby było mięso, problemy. A Krzysio mi wywala najładniejsze zdjęcia, jakby wiesz tutaj słowo, jak najwięcej słowa. Myślę, że znaleźliśmy w trzecim numerze już jakiś konsensus i się z tego bardzo cieszę. Natomiast co mnie najbardziej cieszy, kochani? Ja na przykład do autorów tych publikacji, które już się znalazły w numerze, wystosowałam sobie maile z zaproszeniem na to spotkanie i podejrzewam, że kilka osób zaproszonych bezpośrednio przeze mnie tutaj się w tej chwili znalazło, mimo tej sytuacji, jaką mamy. Powiem Państwu, że rozmowy są bardzo sympatyczne. Ja na przykład sama kolportuję głos ogrodów w Słoneczniku, gdzie mam działkę. I wtedy, no muszę rozmawiać, muszę pójść do ludzi. Jest to bardzo sympatyczne, jak słyszę. Och, jak dobrze. Tak właściwie to mogę się sąsiadce pochwalić, co ja mam na działce. A teraz cały Lublin o tym wie. Także myślę, że sam zamysł stworzenia tego typu gazety jest strzałem tysiącem. Tak, to jest na pewno pomysł, który powinien być kontynuowany. Jak tutaj pan redaktor wspominał, pomysły na kontynuację są. Rozumiem, że teraz możemy czekać już na zimowy numer. No już nawet połowa numeru prawie jest gotowa, bo faktycznie no staram się jak najszybciej do tych ludzi docierać. Dać im troszeczkę czasu, ale jednocześnie widzę, że już mam po raz wtóry publikację tej samej osoby. O czym to świadczy? Że w ludziach odezwała się potrzeba pisania. Mamy dziennikarzy. Kiedy ja przyszłam do redakcji, pamiętam pierwszy raz, to tak chciałem się, Boże, od czego tu zacząć? I wtedy mój naczelny powiedział, idź na ulicę, tam są tematy. A wystarczy pójść do ogrodu działkowego, żeby tych tematów znaleźć nie wiem ile. I to jest dowód, ta gazetka. Potrzeba pisania, ale też potrzeba czytania. Jeżeli się gazetę wydaje, to zawsze trzeba myśleć o tym, że wydajemy ją dla ludzi. Czyli chodzi o to, żeby ją dystrybuować, żeby ona się pojawiała. Mam takie wrażenie, że ta gazeta może się rozwijać.
bo mamy się tutaj tym Lublinie pochwalić i myślę, że z mojej strony, kiedy ją przeglądałam, tę gazetę i czytałam, została zachowana taka złota proporcja pomiędzy tym, z czym się borykają działkowcy, no bo to jest zawsze potrzebne. No bardzo mnie to cieszy. Ale tak? Też pomiędzy tym, żeby się pochwalić, żeby zainspirować innych. No to jest ta umiejętność żonglowania tematem, który wpływa do mnie. Bo moja ingerencja, drodzy Państwo, ona ogranicza się do stylist. Wiadomo, styl, gramatyka, ortografia, no może takie jeszcze nadanie tonu jakiegoś tej publikacji. I nic poza tym. Tam się liczy słowo, które człowiek mi przysyła. Ale też ważne jest, żeby to słowo miało wielki wymiar, żeby ona różny te. No tak, a teraz myślmy sobie o tak perspektywicznie, że czasopismo będzie miało swój dalszy ciąg. Jakie tematy, jakie problemy, jakie działy mogłyby się jeszcze tutaj pojawić? Bo myślę, że te cztery numery już dały jakiś pomysł na rozszerzenie struktury tego pisma. My najlepiej wiemy, ja myślę, że tutaj Grzegorz najbardziej jest osobą zorientowaną w problemach, które nurtują w tej chwili środowisko działkowców. Był taki czas, że ludzie myśleli, że już tych działek nie będzie. I wtedy to była główna nasza troska, żeby nam ich nie zabrano. W tej chwili jest run na działki, młodzież rzuciła się i też kupuje działki. Właściwie działki przekształciły się w żłobki, przedszkola, ja to tak nazywam. Bo jak ja idę teraz ogrodem, to ja widzę mnóstwo dzieci, psy, radość panująca. Ja nie czuję tam wirusa. I to jest właśnie bardzo fajne. Ale to bardzo wiele osób podkreślało, że w czasie pandemii uciekało się na działki, tak, żeby mieć po prostu inny świat. To nie chodziło na to, że nawet o to, że jest się na wolnym powietrzu, ale te działki dawały takie poczucie wolności, które niestety ta pandemia nam zawłaszczyła. Byliśmy w takim i jesteśmy w rodzaju takiego zniewalenia, czy mentalnego, czy fizycznego. Natomiast ta właśnie działkowość pokazywała nam, że jesteśmy wolni. Może stąd jest tak, też... Tak, jest poczucie na pewno wolności, przestrzeni, w której możemy istnieć. Nie dusimy się czterema ścianami, to też jest bardzo istotne. A poza tym zapytałaś mnie, jakie problemy. Ja w tej chwili ten problem największy upatruję i on znajdzie już w czwartym numerze swój wymiar. Jest to problem śmieci. On się tutaj pojawił. Tak. Chyba nawet, o ile pamiętam, w pierwszym numerze, tak, ale myślę, ale że to jest... Ale to myśli dotknęli, a w tej chwili już coraz szerzej na ten temat będziemy mówić. Będzie to o tym mówił Nestor, też ogrodów działkowych, pan Felix Wojewoda, no bo Słonecznik jest największym ogrodem i tu jest największy problem właśnie z tymi pieniędzmi, które trzeba przeznaczać nie na cele, które by się chciało, te priorytety dla działkowniczych, ale na właśnie z tymi śmieciami się trzeba jakoś uporać. To jest główny problem. Poza tym problemem, który ja jak gdyby też czasami niektóre problemy podpowiadam, bo drodzy Państwo, takim problemem na pewno jest to, że jeszcze mamy to stare przyzwyczajenie do palenia śmieci na działkach. I z tym walczę, chodzę sama, narażam się. A sądzę, że w czwartym numerze już nie będę ja się narażać, tylko właśnie działkowiczka, która... Pani Agnieszka, a to jest tak? Właśnie pani, a jak mi miło. Dziękuję, bo tekst jest bardzo, bardzo dobry. Tak, bo jest podparty argumentami, poza tym jest podparty rozmowami ze strażą i po prostu podkreśla sens tej walki z tym niezadymianiem na jeszcze 7 lat, dopóki będziemy trwać na tym globie, podobno po prostu pozwala nam żyć bez tych smogów. Tylko ten artykuł jeszcze niestety nie ma końca, tam będzie jeszcze ukryte. No bardzo proszę, bo on jeszcze na razie sobie leży, ja na razie zbieram, właśnie dokonuję selekcji, ale bardzo się cieszę, że mogę pana poznać. Ale gratuluję, bo jest bardzo zgrabnie napisany. Tak powiedziałabym, nawet na pół i po dziennikarstwie. Zresztą to będzie już drugi artykuł. Drugi, tak właśnie mówię, to są te powtórki. Drugi artykuł też, nie wiem, czy pani Lipińska jest na sali, bo jej nie znam państwa, po prostu z buzi. Ale też pani Lipińska napisała, na przykład dzisiaj dostałam tekst przepiękny o jej śnie. O jej śnie, jak jest na działkach bez pandemii. Ja jest to śliczny artykuł. Pani Kamińska, Lucyna.
Słucham? Pani Lucyna Kamińska. Lucyna Kamińska napisała bardzo ładną rzecz. Dzisiaj ją czytam. Także powiem szczerze, te artykuły, które Państwo ślecie do mnie, mnie sprawiają czasami taką radość. W tym trzecim numerze na przykład napisała Pani, którą nakłaniałam do napisania przez poprzedni numer. Nie, mowy nie ma, a chodziłam, bo miała tak piękne kwiaty, że mnie tak oczy chodziły. No i w sensie nie, musi napisać. I w końcu napisała Pani Irena Szydłowska też coś tak pięknego. Zwróćcie Państwo w tym trzecim numerze, jak można pięknie właśnie powiedzieć o kwiatach, o tym, co się kocha, co w duszy gra. Ja widzę, że Panie redaktorze, już się Panu szykuje taki trzon redakcyjny. Tak, tak, tak. A zatem już trzeba myśleć rzeczywiście o tym, żeby to czasopismo miało swoją kontynuację. ISBN nadany przez Bibliotekę Narodową też do tego jakoś zobowiązuje, żeby po czterech numerach czasopismo nie zawisło gdzieś tam w przestrzeni. A trzon redakcyjny widzę, że jest i wśród młodych ludzi, tak, więc jest, myślę, jest, że to jest kontynuacja bardzo, o bardzo dobrym profilu. Nie, wystarczyło zadzwonić z małym dzwoneczkiem. No tak, ale to obudźcie się i mamy efekt. Jeżeli dzwoni legenda lubelskiego dziennikarstwa, czyli Grażyna Hreniewska, redaktor Grażyna. No także legenda, kochani. Tak, bo 50 ponad lat. Ja tego nie powiedziałam, ja mówię. Ale skoro już powiedziałaś legenda, więc ja dopowiadam, żebyście Państwo wiedzieli. 50 lat to nie jest tak dużo. Otóż jeszcze przynajmniej. Pół wieku. Ja mam taką propozycję, że może teraz pytania do Pana Prezesa, może w sprawie pisma do Pani Grażyny, czy do Pana redaktora. Bardzo proszę. Może macie Państwo też jakieś fantastyczne pomysły. Może właśnie do czwartego numeru, liczymy tak na to. Rzutem na taśmę zechcą Państwo coś napisać. Ja już pół mam napisane. A już masz, Halinka, o właśnie. No proszę. Tu Pani Halina Oleksa z Łącznej. A, Pani Halina Oleksa przecież była, tak. To przede wszystkim, no kiedy można wysyłać listy? Ja bym bardzo prosiła do 20, bo takie względy osobiste w tej chwili o tym decydują. Co prawda nie jestem pewna, czy to wypali, czy nie wypali, bo po prostu zdradzę tajemnicę. Dostałam sanatorium i biedzę się z tematem jechać, nie jechać. Jechać. Dlatego wcześniej do 20 października. Tak, do 20, no powiedzmy nawet do 20, powiedzmy 5, to jeszcze zdążę zrobić. Także bardzo proszę o teksty, bo na pewno zechcecie Państwo napisać, widząc jaki jest efekt tego, jaką to daje przyjemność. A powiedz jeszcze o materiale ilustracyjnym. Czy materiał ilustracyjny idzie razem z autorami, czy też wykonywany jest osobno? Nie, razem z autorami. Razem z autorami. Natomiast te, które są na tytułowej okładce, to ja się tym czasami biedzę. Natomiast, a tematów mi też nie brakuje. Ale też na przykład to zdjęcie, nie wiem, bo nie pamiętam w tej chwili, kto zrobił, ale ono mnie zauroczyło tym właśnie słonecznikiem na lato, to taki dla mnie symbol i było przepiękne. My jeszcze nie mamy najlepszego papieru, Krzysiu, prawda? No tak, bo gdyby była to kreda, jak robiłam urodę życia, to byłby efekt. To jest wszystko kwestią pieniędzy. Natomiast to jest jeszcze siermiężne, drodzy Państwo, ale i tak cieszy oko. A jeszcze zapytam o dystrybucję. Czy dystrybucja, Panie Prezesie, to jest i Panie Redaktorze, tylko dla ogrodów działkowych, czy są jeszcze miejsca poza samymi ogrodami, gdzie to czasopismo jest rozdawane, czy gdzie trafia? Jeśli mamy jakiekolwiek spotkania, czy w Lublinie, czy poza, to oczywiście każdy z nas bierze część tych egzemplarzy i jest rozdawane. No przecież to jest, są egzemplarze bezpłatne. I tu nie ma problemów, ludzie są zainteresowani, nie biorą dla siebie, dla powiedzmy znajomych, czy tam kogoś z rodziny. Natomiast gro podstawowe, to system jest prosty, mamy 40 kilka ogrodów, poprzez swoje struktury to rozprowadzamy. Nie ma tygodnia, czy dwóch tygodni po kolei, by ktoś z członków zarządu, bo nie tylko prezesie, nie był u nas na Króla Leszczyńskiego 15, bo tam mamy siedzibę, po prostu ile chce, tyle bierze. Niestety, trzeba będzie może o ilości też pomyśleć, bo zdarzyło się chyba z drugim numerem, że zabrakło. Więc nie wszyscy go dostali. I to jest najlepszy sposób, bo najszybszy, najprostszy i do zainteresowanych trafia. Znaczy generalnie jakby nie ma określonego czy zamkniętego kręgu odbiorców,
Natomiast no, zapotrzebowanie... Już mikrofon, bo coś echa poszło. Natomiast zapotrzebowanie środowiska działkowców jest tak duże, że w zasadzie poszczególne numery tego pisma nie wychodzą poza krąg użytkowników działek w ogrodach. Kwestia zwiększenia nakładu, kwestia zmiany papieru na bardziej elegancki, to wszystko jest do zrobienia. Oczywiście wymaga to pieniędzy, ale ja mogę powiedzieć, że druk 5000 egzemplarzy w objętości 12 stron, czyli tyle, ile ma trzeci numer, ten druk kosztuje 3000 zł łącznie ze składem. Myślę, że na przykład dla takiego marketu jak Obi 3000 zł to jest tyle, co dla nas, nie wiem, zjeść pączka z nadzieniem z dzikiej róży. Więc mam nadzieję, że jakoś to się wszystko uda pozałatwiać. Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie, zanim tutaj oddam głos panu prezesowi. No, żyjemy w tej kulturze, która jest kulturą sieciową. I czy nie myśleli państwo również o wersji elektronicznej tego pisma? Ja od razu powiem, że ja mam do tego, znaczy mam taki ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony jakby funkcjonuję sama trochę w tej sieciowej kulturze, ale z drugiej strony też zdaję sobie sprawę z tego, że poza tą kulturą sieciową, jakby nie patrzeć, pewna część społeczeństwa funkcjonuje. I to są, znowu użyję tego sformułowania, są to często ludzie dojrzali, a to pismo ma trafiać jednak do całego społeczeństwa, które stanowi to społeczeństwo działkowców, a więc zarówno do ludzi młodych i do ludzi dojrzałych. Ale pytanie takie, czy nie kusiło pana, panie redaktorze, żeby również zrobić rodzaj takiej właśnie wersji dostępnej online, elektronicznie? Proszę państwa, ja mam świadomość tego, iż większość tytułów prasowych ma większą czytelność, bo mówi się słuchalność, no więcej czytelników ma w internecie niż na papierze. Natomiast tutaj w przypadku tej gazety i tego środowiska wydaje mi się, że to kryterium wiekowe, młodzi, starzy, ono jest mniej istotne. Tu w moim przekonaniu ważniejszy jest sposób korzystania, czy przekazywania sobie informacji, czy kontaktowania się ludzi między sobą. I wydaje mi się, że ogrody działkowe są takim miejscem, w którym właśnie papierowa gazeta, gazeta drukowana ma większe szanse niż gazeta internetowa, dlatego że po prostu można ją sobie spokojnie przeczytać, siąść sobie na foteliku, na krzesełku, pokazać sąsiadowi, przekazać kolejnemu sąsiadowi, więc wydaje mi się, że na razie nie ma sensu walczyć o to, by ta gazeta była w internecie. To jest żaden problem ją zamieścić. My mamy swoją stronę internetową, mamy profil na Facebooku, ale właśnie specyfika ogrodów działkowych aż kusi ku takiemu właśnie tradycyjnemu sposobowi redagowania i kolportowania tej gazety. Czyli gazeta łączy ludzi. No, tak w powiedzieć. Tym przypadku gazeta łączy ludzi. Ciekawsza jest, tak. Pan prezes prosił teraz o głos. Tak, w międzyczasie padło pytanie o problemy. Proszę państwa, jest ich niejednakowe we wszystkich 160 ogrodach w województwie, ale chcę powiedzieć, że duża ich część się niestety powtarza. Przywołany został przykład śmieci. Już pomijam kwestię palenia, bo nie wolno palić na działkach, ale proszę państwa, koszmarem jest wręcz to, jak gwałtownie wzrosły ceny wielokroć odbioru śmieci. To nie jest ta sytuacja przed 4, 5 czy innych lat wstecz. To straszne pieniądze, które no, rujnują budżet ogrodów. Zobaczymy, co będzie dalej. Póki co, bo przez Warszawę, Sejm, Senat, łażenie po ministerstwach udało nam się wspólnie poprzez wysyłkę rozmaitych pism, monitów wywalczyć tyle, że mamy jako rodzinne ogrody działkowe wolną rękę w wyborze odbiorców śmieci. Są dwie możliwości. Albo podpisujemy umowę z gminą miejską, bo najczęściej w miastach są ogrody, albo też ogrody negocjują sobie z dowolną osobą, która się tym profesjonalnie zajmuje. I tutaj można negocjować ceny, ale mimo wszystko poszło to strasznie do góry. Podobna historia, proszę państwa, z wodą. Ceny też poszalały, a własnych ujęć nie wszystkie ogrody posiadają, więc są zdani niejako na
no cóż, silniejszą tą stronę i płacić, muszą płacić. Tym bardziej, że z tymi opadami, łapaniem wody, deszczówki, to wszystko się dzieje i to się robi, bo już ludzie myślą. No nie jest takie po prostu proste. To samo jeśli chodzi o energię. Część ogrodów jej nie posiada, a chcieliby mieć, że to jest XXI wiek. Z tym od tej energii się tak niechcący zaczęło, że ogród Kalina chciał się niejako zelektryfikować, bo póki co mają tylko do swojego domu działkowca doprowadzoną energię elektryczną, a działkowcy też by chcieli. Więc zaczęły się, powiedzmy, działania. Myśmy się sprytnie też jako Polski Związek Działkowców tu w Lublinie dołączyli. W każdym bądź razie nie będę tego opowiadał. Skutkuje to bardzo fajną, wspaniałą rzeczą, muszę to podkreślić. Proszę Państwa, mianowicie w Lublinie wszystkie ogrody, które o to wystąpiły, dostaną ponad 2 miliony, chyba 74 tysiące, jeśli dobrze pamiętam, złotych na poprawę swojej infrastruktury. A jest co poprawiać, przynajmniej w Lublinie. Przecież ostatnie inwestycje z zewnątrz, nie z pieniędzy działkowców, to były z zakładów pracy i rok, powiedzmy, może 89. Od PRL-u nikt nie inwestował. Siatki otaczające ogrody wielokrotnie były łatane, dzikie zwierzęta, złodzieje i tak dalej. To wszystko trzeba przecież naprawić. To się lasuje. Tu i ówdzie ciągle zgłaszane mi są awarie sieci wodociągowej. To też w ziemi leży 40-50 lat i to też kosztuje. To samo z liniami napowietrznymi. Krótko mówiąc, proszę Państwa, tych wydatków jest bardzo dużo. Pogłębienie rowów, bo przecież część ogrodów jest zalewana. Tam u Was Słoneczniku na przykład, w tejże Kalinie. Więc tych potrzeb inwestycyjnych jest. Więc proszę Państwa, na każdym spotkaniu, proszę mi to może wybaczyć, bo ktoś z Państwa słyszał, ale ja chcę w adres prezydenta Żuka i Rady Miasta, a jest tutaj Staszek Kieroński, wiceprzewodniczący Rady Miasta, który za tym głosował, chcę publicznie za to podziękować. Bo naprawdę bez tej pomocy byłoby bardzo ciężko. Z samych pieniędzy. Te grosze czy złotówki, które płacą działkowcy, no sami nie poradziliby sobie z tym. A to znacząco pomoże. Będzie elektryfikowany kilka ogrodów, budowa domu działkowca, sieć wodociągowa. Zresztą nie będę się powtarzał. Państwo tu w większości chyba są działkowcami, więc wiecie, jakie są potrzeby. Także Staszek, jeszcze raz, ja już prezydentowi dziękowałem i będzie jeszcze nieraz okazja, ale dla Rady Miasta to się również należy, bo wyście łapę podnosili do góry. Za tym i to wiem, że zdecydowana większość. Trzymam tylko prezydenta za słowo, że te pieniądze szybko pójdą, w następnych latach będzie to jakoś tak cyklicznie, może nie w tej kwocie, może mniejszej, bo inne są potrzeby, ale po raz pierwszy od PRL-u coś w Lublinie wreszcie ze strony miasta na rzecz działkowców będzie zrobione. Do tej pory nic, byli zdani sami na siebie. I druga rzecz, może już nie z kategorii problemów, ale chcę Państwa poinformować, że prowadzimy rozmowy i ostatnio prezydent zadeklarował przy takiej rozmowie w sprawie trudnej sytuacji w ogrodzie Gruszczowa i Węglinek, gdzie są roszczenia do części działek, o tych roszczeniach za chwilę, że należy nam się jako PZT zgodnie z ustawą z 2013 roku tereny zamienne w zamian za te, które nam zabrano. A to pod drogę przez Słoneczne Wzgórza, ogród będący tutaj, gdzie jest dzisiaj ulica Mazowieckiego i wylot nowej trasy na Warszawę. To już 1/3 ogrodu nie ma. Innych pozostałych też. No, nie protestujemy, bo przecież na Placu Litewskim ogrodów nie będziemy zakładać. Ale mamy dane słowo o 10-hektarowym terenie nad niedaleko zalewu, wzdłuż ulicy Janowskiej i Bystrzycy i drugi teren w kierunku na Lubartów, chyba 5-hektarowy. Więc proszę Państwa, tam powstanie, no trudno w tej chwili mi liczyć, ale może z 1000, może kilkaset, a może więcej niż 1000 nowych działek. Więc ten głód, że tak powiem, na działki, bo stale jest, ciągle ktoś dzwoni, a mnie to spotka, ktoś ze znajomych, to co drugi pyta właśnie o to, uda się może w dużym stopniu zabezpieczyć. No i proszę Państwa, tknąłem problemu wywłaszczeń, no to jest już poza nami. Mianowicie dopóki się nie zmieni prawo i pewne przepisy w ustawach o gospodarowaniu nieruchomościami, to nadal będzie obowiązywał ten przepis, który nas strasznie tu w Lublinie i we wszystkich dużych miastach bije. Mianowicie jest tam artykuł, który mówi, że jeśli w ciągu 7 lat od wywłaszczenia danej nieruchomości nie zrealizowano inwestycji, pod którą wywłaszczono dany teren, to
osoba wywłaszczona, ten właściciel bądź jego spadkobiercy mają prawo ubiegać się o zwrot tejże nieruchomości. Proszę sobie wyobrazić, w Lublinie mamy takie sytuacje. Pozabierano na części ogrodu tulipan na Wojciechowskiej, tam gdzie jest polfa, bo nie rozbudowano polfy. Zginął, w ogóle już go nie ma, ogród na ulicy Zymburzyckiej. Mamy tu problemy na Piastowskim również, gdzie dwóch braci odzyskało i to sądownie, po śmierci 3 lata się procesowali, niestety przegrali w majestacie prawa. Jest problem z ogrodem Sienkiewicza, zagrożona jest trochę Bluszczowa, no ale tu prezydent obiecuje pomoc. No zobaczymy, w każdym bądź razie, proszę Państwa, no, ludzie muszą te działki opuścić. Całe szczęście polityka miasta jest taka, bo zobrazuję to Państwu takim przykładem. Odzyskuje dwóch braci po 10 arów działki. Kiedyś, ja jeszcze pamiętam, jak tu chodziłem grać w piłkę z chłopakami, tu na tych polach, gdzie jest LSM, osiedle Piastowski, to była jeszcze taka wąskotorówka, która buraki woziła do cukrowni na ulicę, jak się ona... Na Krochmalu, tak. Słuchajcie, dzisiaj Piastowski to jest centrum, no nie chcę powiedzieć centrum, no ale... No prawie. No prawie, no niech będzie. Proszę Państwa, wszystko doprowadzono. Drogi, światło, wodę, chodniki, no wszystko jest. No trochę terenów zostało. Napisano we wywłaszczeniu tych ludzi, którzy już dawno nie żyją, bo ich wnukowie się o to ubiegają. Że będzie tam rozbudowa osiedla, ale przecież osiedle to nie tylko beton i bloki. Musi być jakaś ławka, chodnik, ogródek dla dzieci, jakaś huśtawka i tak dalej, i tym podobnie. Przegraliśmy. Dopóki ten przepis będzie, sąd jest od stosowania prawa. To całe szczęście tu się Rada Miasta dobrze, ładnie zachowała. Powiedziała, dobrze, panie X odzyskaliście, czy tam bracia X odzyskaliście, to proszę bardzo. Ale teren nadal będzie w planie przestrzennego zagospodarowania miasta terenem zielonym. Więc będziecie mieli te dwie działki, posiejcie sobie trawę, bo jak nie, to wam damy mandat i sobie to oglądajcie. Natomiast nic tu nie zbudujecie, ani nie sprzedacie deweloperowi. A działka 10-arowa, proszę Państwa, to jest 1000 m2, tak po 900, a może 1000 m tak, w takim pięknym miejscu. 1000 zł za metr kwadratowy. Jest milion? I co z tego, że sąd zobowiązał Skarb Państwa do oddania, czy do oddania tych ludzi, którzy to odzyskują, pieniędzy? To jest 30 parę tysięcy po rewaloryzacji. Pyta, gdzie do cholery do sprawiedliwości? O to chodzi. To przecież wyście się składali, mój nieżyjący ojciec, matka i tak dalej, na to wszystko, żeby ten Lublin normalnie wyglądał. No więc dopóki tego problemu nie ugryziemy, ani ten rząd, ani poprzedni, nic tutaj nie zrobili, no to będziemy w majestacie prawa po 3-4 latach procesu, a wiem jak to się robi, żeby przedłużyć i liczyć na cud, będziemy przegrywać. No ale nie chcę Państwa męczyć. Za tym, proszę Państwa, problemem tak z daleka widać jak przez mgłę, ale jednak deweloperów lubelskich. To się dużo oszukiwać. Wiesz, taki Kowalski nie będzie tych działek tu uprawiał, tylko jak tylko dostanie jak własność i zezwolenie z miasta, zmianę przeznaczenia terenu, to zaraz wybuduje jakiś półwieżowiec czy dom i będzie czesał kasę. Apartamentowy. To się dzieje w Polsce w chwili obecnej. Znaczy ludzie buzie rozdziawiają i nie tak. Jest tak, mówiłem proszę Państwa o tych nowych rodzinnych ogrodach, o energii, o wodzie, o śmieciach, o wywłaszczeniu. Piszcie prośba taka o inwestycjach, które będą w ramach tych 2 milionów w tej chwili. Ciekawe będzie to pokazanie, jak ludzie w ogrodach zainwestowali te pieniądze z miasta, czy wyszło, czy nie wyszło. To będzie na pewno społeczność lokalną interesowało. Trochę się rozgadałem, kończę. Tutaj pani Grażyna podsunęła, pani redaktor podsunęła numer jesienny Głosu Ogrodów. Na stronie głównej, na stronie tytułowej są pieniądze dla ogrodów. Tekst Filipa Karmana z ogródków działkowych Dąbrowy. Proszę bardzo, tutaj jest informacja. Tak jest. Ewoniu, jeśli można, ja jeszcze do problemu, proszę. Ponieważ chciałam skorzystać, to z Państwa obecności chciałabym skorzystać i poruszyć jeszcze jeden problem, który nie znalazł odbicia w żadnym z tych numerów.
Mianowicie są pieniądze, jak już Państwo wiecie, Pan Prezydent uprzejmie dał je wszystkim ogrodom, ale Rada Miasta, dobrze, dobrze, ale tak, dała, dobrze, ale wniosek. W każdym razie takim problemem bardzo istotnym z mojego punktu widzenia i działkowiczów z mojego ogrodu, czyli ze Słonecznika, jest kwestia bezpiecznego pobytu w tych ogrodach. A zasadza się to do tematu jednego – ogrodzenia. I tutaj właśnie bardzo bym była wdzięczna, gdyby znalazł się jakiś autor i zechciał ten temat poruszyć, bo wiadomo, że są pieniądze i warto je na ten cel przeznaczyć, na te furtki, które źle działają, na te zamki, no i na siatki, które trzeba już wymieniać, bo ogrody mają po 30, 40 nawet lat, no i niestety to się wszystko już lasuje. A wiadomo, różnych mam ludzi w naszym mieście. Bywało, że mieszkali na działkach bezdomni, bywało, że schodziły tłumy jakichś młodych ludzi niewiadomego pochodzenia i niszczyły wszystko. Także kwestia ogrodzenia. I bardzo proszę, wiem, że tu na pewno są działkowcy, więc kochani, napiszcie na ten temat, że was to boli, że powiedzmy furtka jest otwarta, siatka jest porwana, no że nie czujecie się bezpiecznie. Bardzo o to proszę. Ale właśnie kilka ogrodów dostało pieniądze na naprawę ogrodzenia, więc kontynuując to, o czym pan prezes Kurczuk powiedział, no prosimy, jeśli w którymś z ogrodów w tej chwili już z tych pieniędzy przyznanych przez Radę Miasta są wykonywane w tym roku jakieś inwestycje, bo te inwestycje będą także i w przyszłym roku możliwe, to napiszcie państwo o tym, co już w tej chwili z tych pieniędzy daje się zrobić za te pieniądze i właśnie na przykład czy ogrodzenia również. Ja tak jeszcze taką uwagę ogólną, bo tu pytała pani redaktor o tematykę. No tematykę narzuca życie, prawda? Natomiast staramy się, tak mi się wydaje, jakoś równoważyć te artykuły, które mówią o problemach, z tymi artykułami, które mówią o radości korzystania z działek, bo to też nie może być tak, że my o samych problemach napiszemy, bo ktoś, kto weźmie tę gazetę do ręki, sobie myśli, Boże, co na tych działkach się dzieje. Woda drożeje, śmieci drożeją, prawda, ludzie podrzucają wersalki pod ogrodzenia, dzikie zwierzęta niszczą nasadzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc nie chcemy zbyt dużo tych takich, no, że tak powiem, mrocznych tematów wrzucać, ale też no, nie chcielibyśmy, aby to były wyłącznie artykuły mówiące o tym, że no, jak pięknie mi kwiatki urosły. Chociaż oczywiście z pięknych kwiatków wszyscy się cieszymy, więc no, staramy się znajdować równowagę. Ale przepraszam, wpadłem ci w słowo. Natomiast o tej zwierzynie napiszcie, dlatego że to będzie jakiś element nacisku na władze miasta. To zaczyna urastać do bardzo poważnego problemu. W tejże Kalinie, ja już tu któryś raz opowiadam, locha z małymi zaatakowała dwie kobitki, które gdyby nie były bystre i szybkie w nogach, jak to się mówi, to nie wiem, czy by to się skończyło. Całe szczęście był jakiś domek otwarty, skoczyły, zamknęły się i tak dalej. Ale ta zwierzyna pojawiła się tu przy tych ogrodach przy wylocie na Lubartu i przy tej starej szosie na Warszawę, bo to jest ogród Kościuszki, to zaczyna być problemem. No, prezes ogrodu Kościuszki, Sobolecki Jurek, mówi, wezmę, jest myśliwy, wezmę, wystrzela. Nie wolno oczywiście. No to jeśli pozwolimy na to, to, że lista przeszedł obok mojej działki i tak se popatrzył, lekceważący na mnie, se poszedł, to jeszcze nic nie zrobi. Inne tam ptaki i tak dalej, można machnąć ręką, ale z dzikami nie ma żartów. Naprawdę. Więc myśmy to sygnalizowali i nadal nic się nie dzieje. To już panie redaktor podsuwa, dziki problem szukają. Dziki problem jest, no i nadal nic nie wiem. Dobrze, przepraszam, ale taka uwaga, bo... No ale widzą państwo, że w zasadzie mamy tutaj kolegium redakcyjne, bo tak, o tym, że palą ogniska byśmy napisali, o tym, że zwierzęta niszczą działki byśmy napisali, o tym, że pieniądze z dotacji Rady Miasta już są wykorzystywane na naprawę ogrodzeń też byśmy napisali. I o tym, że na przykład nie wolno zostawiać pożywienia na terenie działek, nie dokarmiać zwierząt, bo to potem się obraca przeciwko działkowcom. Jest takie zjawisko, że dzikie zwierzęta, lisy
dzikie właśnie, koty przychodzą i wyrządzają szkody. Więc tych tematów już w tej chwili przecież nazbieraliśmy mnóstwo. Teraz tylko kwestia, żeby przypisać je autorom. Likwidacja ogrodów. Ja wiem, jaki dramat jest na przykład w Tulipanie, gdzie ludzie nie wiedzą, piękny ogród, czy będą mogli tam jeszcze gospodarować. Te tematy po prostu są do wzięcia. Wystarczy tylko obserwować życie. Pan Ryszard. Ja głos mam dosyć wyraźny. Ale konieczne podziękowania dla Rady Miasta, dla prezydenta za te hojne pieniądze, no bo inaczej nie można nazwać dla działkowców, bo to jest bardzo duży problem. Jeśli ty mnie dostałeś, bo jesteś konorysy gminie. Ja tylko tyle mogę powiedzieć, że żałuję, bo ja jestem akurat pod Lublinem wyziuteńko, a inwestycje mam na 170 parę tysięcy, to naprawdę ja bym miał duży plus, korzystając z Rady Miasta i prezydenta. A tak musimy się tutaj podpierać i zarządem okręgu, no bo siła wyższa. Rozmawiałem z Wójtem, zrobi pan tą asfaltówkę obok ogrodu. No tak, to się ale pochwalić tym, no. To z tym. Ja tam nie mam problemu z gminą Konopnicy, ale pieniędzy nie dostaję, a to jest trochę. Muszę się ratować tak, jak mogę. A nie okłamujmy się, ja kiedy prezesurę objąłem, zrobiłem ogród od podstaw, od ogrodzenia, elektryfikacji, wody teraz, parkingi, jest mało, chyba mało kto tyle zrobił, co ja przez ten okres czasu, tak mi się przynajmniej wydaje. A teraz jak inwestycje dokończę, no może akurat będzie możliwość napisania do... Ale przecież mówiliśmy na początku, napisz artykuł. Kiedyś tam na Messengerze wymienialiśmy się jakimiś uprzejmościami. Pisałem, napisz artykuł. Monika pomoże. Ja pisałem, napisz artykuł. I on teraz mówi, że może będzie możliwość napisania artykułu. Ja powiem szczerze, ja nie lubię się wychylać za bardzo. Jestem taki, ale to nie inny. No. Właśnie, jeśli można, to ja coś powiem. Często jak do kogoś się zwracamy z prośbą o napisanie artykułu, to słyszymy, a czy ja potrafię, a po co ja mam się wychylać. Każdy potrafi. Kwestia zredagowania tekstu jest sprawą drugorzędną. Jeśli mamy jakieś ciekawe spostrzeżenia, jesteśmy ciekawi świata, obserwujemy otoczenie, to jest najważniejsze. A potem ułożyć z tego parę zdań, jaki to jest problem. Ale myślę, że jak dokończę te inwestycje, iż woda wypłynie z... Buduje studnię głębinową. Studnię głębinową, to myślę, że napiszemy jakiś króciutki reportaż do tego. No, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa jeszcze... Proszę, jeśli mogę. Ja w pierwszym numerze napisałam, że oczekujemy na dotacji i się spełniło, czyli... Na remont domu działkowca. Tak, na remont domu działkowca. Po prostu wtedy, w tym momencie, jak pisałam, to naprawdę nie miałam w ogóle nadziei, że to będzie. A nadzieja momentalnie. A tymczasem... Pani Halinko, to kolejna nadzieja i niech Pani napisze artykuł i na pewno się ziści. Oczywiście, że tak. W tej chwili to tylko... Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? O, bardzo proszę. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że uczestniczę w tym spotkaniu. Dzięki za te słowa pod adresem Rady Miasta. Ale chcę powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Otóż te 2 miliony i 70 chyba parę tysięcy złotych to jest czas do końca tego roku i przyszłego. Ale też dzisiaj złożę nie tanią deklarację, ale czynię to w imieniu moich koleżanek, kolegów z Rady Miasta, bo o tym rozmawialiśmy, że w następnych latach będziemy również po prostu dbali o tego typu dotacje. Oczywiście w takiej formule konkursów, o czym wcześniej mówiliśmy. Jak Państwo wiedzą, wszystkie projekty, które zostały złożone w tym roku, zostały uwzględnione. Wszystkie. Otóż ta decyzja wynikała z tego, że nie chcieliśmy podejmować jakichś takich, powiedzmy sobie, decyzji, które by kogokolwiek w tym względzie skrzywdziły. Problem ogrodów działkowych jest problemem, powiem, pan prezes Grzegorz Kurczuk nie o wszystkim powiedział, to nie są takie sytuacje łatwe, ale wiele, wiele lat temu tutaj obaj, ale nie tylko, bo szukam kogoś, kto z nami bronił ogrodów działkowych na Podzamczu, jak pamiętasz, wtedy to nie była taka łatwa sytuacja. Jest też i druga strona medalu, otóż niektórzy mieszkańcy Lublina źle oceniają wygląd, powiedzmy sobie, niektórych ogrodów działkowych. Chcę o tym powiedzieć, prawda? O tym zresztą Grzegorz był łaskaw powiedzieć, bo to jest wynik czegoś, prawda? Tego, że się od pewnego czasu nie robiło i tych środków nie było. No ale wytykali nam, że bronicie takich ogrodów, prawda? Chodzi o Podzamcze, a zobaczcie, jak to wygląda. Są walące się jakieś tam budy, prawda? Są zaniedbane działki i tak dalej. Ja mówię o tym świadomie, ponieważ w tym piśmie opatruję coś, co jest bardzo ważne. Otóż jak gdyby
to jest pokazywanie nie tylko koloru, Grażynko, nie tylko powiedzmy, ale też inwestycje, ale też pokazanie pewnych wizji, pewnego oglądu, ogrodu, widoku ogrodu, prawda? Ja myślę, że te pieniądze, o których mówimy, pozwolą na zmianę tego oblicza, bo wiele inwestycji się pojawi. Myślę, że warto już myśleć o jakie pierwsze kolejności problemy powinny być na tych działkach rozwiązane. Ale też trochę historycznie. Otóż jestem jednym z tych, którzy zakładali ogród działkowy na osiedlu za osiedlem Sienkiewicza. Otóż wyrywaliśmy wtedy z ziemi kamienie, tworzyliśmy ten ogród. Jak dzisiaj słyszę, że są jakieś kłopoty, wiem, na czym te kłopoty polegają, to oczywiście się trochę martwię, ale też w ciągu, powiedzmy sobie, każdego tygodnia mam jakieś telefony od działkowców w tej sprawie, o której Grzegorz był łaskaw powiedzieć. To znaczy jest to głównie problem dotyczący właśnie tych sytuacji prawnych. No, ten ogród piastowski to już jest takim legendarnym, ale my utrzymamy ten plan zagospodarowania i tam ci właściciele z tego nie skorzystają, niech po prostu sobie na to patrzą, jeśli mają ochotę. Jest jeszcze jeden wątek, o którym chciałbym podkreślić, ponieważ Państwo pewnie nie wszyscy pamiętają i nie muszą tego czynić. W programie wyborczym naszego Komitetu Wyborczego, nie wiem, czy niektórzy z Państwa pewnie to pamiętają, był zamysł utworzenia nowych ogrodów działkowych i my się tego będziemy trzymali i będziemy chcieli to zrealizować. O tym, że są Grzegorz mówił, że takie czy inne plany mamy, więc to też jest jak gdyby ta świadomość, że te ogrody działkowe są potrzebne. Wracam jeszcze do tych ogrodów działkowych. Ogród Lęczczyzna, bo to patrzę z sympatią, patrzę, to też już rodzinna chwalba. Jednym z założycieli tego ogrodu Lęczczyzna był mój nieżyjący już teść, Tadeusz Wojcieszyn, który zbudował tam takie biuro z desek i to, nie wiem, to biuro chyba niedawno widziałem, do tej pory funkcjonuje, bo tam się spotykali wszyscy działkowcy i się, powiedzmy, dzielili swoimi informacjami. Ale a propos tej estetyki wyglądu. Otóż w tamtych czasach fajnie na tych działkach się, Grażynko, działo, o czym pamiętasz, że wszyscy dbali, to znaczy odbywał się swego rodzaju konkurs piękności, przepraszam, że tak powiem, bo znowu nawiązuję do twojego tytułu. Były też rygory. Ten konkurs piękności polegał na tym, że działkowicze nawzajem siebie tutaj jak gdyby mobilizowali i też sprawdzali, jak ta działka wygląda. Sprawdzali, czy nie wiem, jakiego słowa użyć, żeby nie... I sprawdzano ich, ale to też mobilizowało, prawda? Dzisiaj pewnie nie ma takiej potrzeby, bo pewnie inna świadomość jest. Jeśli jest to, to warto może, bo przez tego typu pismo warto pokazać, czy to już jest dobry wzorzec, prawda? Dla tych, którzy... Ja dzisiaj usłyszałem coś, co mnie zmroziło właściwie, bo jeden z ludzi przyznał się, że on działkę ma w pewnym miejscu. 9 lat temu tę działkę otrzymał, no i był wtedy po raz pierwszy i do tej pory się tam nie pojawił. Więc i takie przypadki są, to są jedne z tych problemów, o których prezes nie powiedział, bo nie ma takiej potrzeby. Ja myślę, że w ogóle generalnie trzeba tworzyć bardzo pozytywny klimat wokół działek i te takie brudy wewnętrzne trzeba w jakiś sposób jak gdyby załatwiać sobie, żeby to nie stwarzało, powiedzmy sobie, pretekstów, czy jak gdyby, znaczy takiej pożywki dla przeciwników, bo żebyście Państwo nie myśleli, że nie ma przeciwników tego typu działek, bo to jest, to nie jest tak, że tu się tak fajnie powie i to przechodzi, udaje się to załatwić. To wymaga debaty, bo nawet na tych posiedzeniach Rady Miasta niekoniecznie tak wszyscy przyjęli to z aplauzem, to o czym mówiliśmy, bo to nie była taka łatwa sytuacja. No, ale ja myślę, im bardziej się będzie poprawiała ta infrastruktura i ten wygląd estetyczny, tym przeciwnicy tego typu działek stracą jak gdyby wątek i argumenty. Na to liczę. Poza tym miałeś kilka zamysłów interpelacyjnych, więc ja cię zachęcam, żebyś mnie odwiedził i te interpelacje, które są w twojej głowie, żebyśmy rzeczywiście to, co jeszcze jest do naprawienia w tym takim układzie organizacyjnym, żebyśmy to zrobili. I tyle, więc po pierwsze bardzo się cieszę, co do formuły, ja jestem za taką formułą, dlatego że to jest pewna intymność. To pismo to jest pewna intymność i to jest ciepło, prawda? My dzisiaj żyjemy w dobie tego koronawirusa i te media, powiedzmy sobie, online i tak dalej. Oczywiście to w jakimś tam pewnie etapie się pojawi, ale dzisiaj ten dotyk i powiedzmy sobie ta kameralność tego pisma jest czymś ważnym. Ja myślę, że im więcej ludzie będą mieli okazji do czytania, tym może lepiej będzie na tym świecie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa zechce zabrać głos? Ja
tak jeszcze na momencik, mianowicie kiedy sama kolportowałam w moim ogrodzie, bo sama roznoszę, żeby każdy działkowiec dostał, to są bardzo sympatyczne rozmowy i między innymi jest zawsze taka prośba, a mogę dostać drugi numer, bo ja chcę wysłać tam komuś. Kochani, to stanowi dla ludzi jakąś fajną wartość. Tak jest. No ja chciałam też uzupełnić, bo jak Krzysio, bo Krzysio to przywozi, przepraszam, że tak. No w naszym ogrodzie jest, to przywozi do nas. I jak przywiózł sobotę, to ja miałam trochę czasu i gdzie możliwe to poroznosiłam. To była taka radocha na ogrodzie. No oczywiście wzięłam, bo jeszcze miałam kilka numerów poprzednich, kto nie miał. I tak jak było, jak pani redaktor mówi, może jeszcze wezmę dla sąsiada, bo chciałbym mieć działkę. I to tak idzie. A ja nawet wysyłam do mojej przyjaciółki, do Torunia, bo tam ona ma ogród i też jest ciekawa, że coś takiego jest u nas. A ja jeszcze piękny ukłon do przedstawiciela Urzędu Miasta na te spotkania, które są z panem prezydentem Żukiem, prawda? To są też dobre spotkania. Tak jest. Też warto by o tym napisać coś, bo to teraz przyszedł ten, no pan prezydent spotyka się z prezesami, co jest naprawdę też ważne, nie? Musimy poczekać gdzieś do lutego mniej więcej, przed nowym sezonem. No właśnie, ale ja już mówię tak na spotkamy się, obiecał prezydent przyjść. No właśnie, bo to jest też bardzo ważne. Kiedy tak tego słucham, to ja już widzę, że to już na pół roku jest materiału do pisma. To już nie na jeden numer, tylko na materiały więcej. I to już nie kwartały, ale chyba przynajmniej dwumiesięcznik, jeżeli nie miesięcznik się robi z tego. Ja tego bym tutaj ukłon w stronę pana redaktora poprosiła, żeby jednak niektóre numery czasopism również trafiały na przykład do bibliotek. Sama chętnie podejmę się kolportażu w bibliotekach, bo w bibliotekach też, do bibliotek też przychodzą działkowcy. Nawet w mojej macierzystej instytucji jest jedna osoba, która bardzo aktywnie działała a propos właśnie wspomnianych działek na Podzamczu. Natomiast druga sprawa, jeszcze chciałabym taki temat podsunąć tutaj, jeżeli byłby wskazany. No, kiedyś miasto Lublin aspirowało do miasta ogrodów. To wtedy, kiedy budowano dzielnicę dziesiąta. Miała stać się dzielnicą ogrodów. Miała pokazać ten Lublin zupełnie innego. Zielony Lublin. No, dzisiaj na poły to funkcjonuje, idea pozostała, pięknie o niej swego czasu pisała w swojej książce o dziesiątej pani Halina Demczowska. Zachęcam do powstania, ale ja myślę sobie, że właśnie ta idea tych wielu ogródków działkowych, o których mówił pan prezes, i tego, że będą powstawały nowe, o których tutaj to pan jest prezes, wyborczy. Tak, to myślę, że możemy nie tylko aspirować, ale możemy rzeczywiście stać się tym miastem ogrodów, tak jak to przed wojną była próba podjęcia właśnie takiego pokazania Lublina. A trzecia rzecz, to już na wesoło, żeby nie było tak smutno. Opowiem państwu anegdotę na koniec. Jak kilkanaście lat temu kupowałam działkę, to a propos społeczności działkowców. Jak działkowcy trzymają się razem. Kiedy przyszłam pierwszy raz na tę działkę oglądać, tak rozglądać, przyszły komitety działkowe, to znaczy przyszli sąsiedzi, no i przyszli mnie obejrzeć i mówią do pani, to ja, no tak, a tu z Władziem to było wesoło, ja też smutna nie jestem. No niestety okazało się, że jedyną rzeczą, które przez te lata ukradziono mi z działki dwie rzeczy. Jeden kamień, nie wiem, ani duży, ani mały, ale ciekawy taki był ten kamień. A zaraz po tygodniu ukradziono mi, bo chyba jednak ci działkowcy nie wierzyli, że ja taka smutna nie jestem, ukradziono mi bardzo profesjonalny sprzęt do bimbru, który odziedziczyłam po panu taciu. To tak a propos. Ale generalnie bardzo dobrze na działce mi się żyje, sąsiedzi mam, sąsiadów mam uroczych. Jest pięknie. Znaczy to akurat, a poza tym nic na działkach się nie dzieje, tak. Teraz się cały czas kojarzę, śpiewała Barbara Kraftura. Tak. To z kabaretu, a poza tym nic na działkach się nie dzieje. Miałem ciekawe spotkanie ostatnio na premierze Leszka Modzika, siedziała koło mnie. Pani Kraftówna, było mi bardzo przyjemnie, sympatycznie. Jest tak w tym momencie, kiedy jest bardzo trudny spektakl, ja sobie przypomniałem to. Bo to zawsze tak jest. Ja jeszcze mogę tutaj dodać, jeśli jest wiceprzewodniczący Rady Miasta, zaproponować tak, jak było kiedyś. Dożynki miejskie były z udziałem działkowców.
To już od wielu lat tego nie ma, a to było bardzo ciekawe. Ale to dlatego, że jest pandemia. Nie. W zeszłym roku nie było. Ale to było naprawdę ciekawe. Działkowcy są naprawdę bardzo dużą grupą i tak jak ja powiedziałam, bardzo skonsolidowaną. Nie tylko nawet w tych swoich jakby ogrodach. I myślę, że należy tę konsolidację jeszcze w jakiś sposób podnieść, rozbudować. Bo myślę, że to jest teraz ten moment. To, o czym mówił tutaj pan prezes, że teraz jest taki run na działki, że ludzie jednak potrzebują tych działek. Ale proszę zauważyć, no przecież te działki są takie niewielkie w gruncie rzeczy, że bez tych sąsiadów no nie da się żyć. Nie można się na tej działce alienować, nie można być tak osobno. Trzeba być z ludźmi, a tego nam chyba teraz najbardziej potrzeba. Chociaż w obecnym czasie jest to trudne, ale za tym chyba najbardziej tęsknimy. I napisałam artykuł, jak dobrze mieć sąsiada Ja proponuję, o pani Ada. Więc jak rozpoczynam pracę w ogóle w Pańskiej Spółdzielni, nie jak głośno. Pani Ada, proszę, kiedy rozpoczynałam pracę w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z naszym przeuroczym panem Kukuryką, Kukuryka z zarządem budowali to piękne osiedle, tak, no ale później i balkony, no trzeba, żeby to ładnie wyglądało osiedle, jedni sadzili drzewka, drudzy sprzątali klatki schodowe i tak dalej, kiedy trawka już była posiana, to nie robili wtedy chodniczków, tylko którędy ludzie przejdą, jak wydepczą drogę, to tu zrobimy dróżkę. W Radzie Programowej był redaktor Janusz Winiarski. Nie wiem, czy już nie był naczelnym radia, tak? I mówi, słuchaj Adeczko, tu jeszcze ja ci zorganizuję kilka spotkań z Akademią Rolniczą, z wykładowcami, by ładnie powiedzieli, jakie kwiaty sadzić na wschodzie, na zachodzie, na południu, żeby po prostu to było piękne i sensowne. I tak właśnie, kiedy tak dużo przyszło ludzi na pierwsze spotkanie, oczywiście to spotkanie zaczynało się w październiku, październik, listopad, grudzień, bo już w lutym myśleli, jak to już robić, już się nauczyli, już naukowcy przekazali, podpowiedzieli, co, jakie kwiaty robić, jaką ziemię, jak zakwaszać, czy tam odkwaszać, nie wiem. A po tym spotkaniu zawsze była dyskusja. W tej dyskusji bardzo dużo osób pytało już na temat działek. Już ich interesowało, bo każdy miał działki. Ja nie miałam, ale bywałam. Tak? I właśnie mówię, dobrze, będą wykłady na temat działek. Tylko zakończymy ten cykl. Pan Janusz, redaktor Janusz Winiarski, a dyrektor rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji, bo on kończył Akademię Rolniczą, więc najlepszych ci przyślę tutaj na wykłady. No i tych działkowców było bardzo dużo, bo ważne było, bo dużo każdy działkę dostał, ale nie każdy potrafił sadzić odpowiednie warzywa, kwiaty, jak to pielęgnować i tak dalej. I właśnie tu zrobiłam po raz drugi cykl tych spotkań, ale mówię, ale to proszę Państwa, nic za darmo. Jak już Państwo uprawią te działki, będą piękne, dorodne warzywa czy kwiaty, to zrobimy właśnie piękny festyn. I tu właśnie odbył się przed Domem Kultury i przyniesiecie najokazalsze uprawy swoich okazów, tak. A ośrodek praktycznej pani, bo współpracowaliśmy z LSS-em, były niezwykłe panie, które z tych warzyw rosnących na tych działkach
zrobiły przewspaniałą degustację. Cała sala Luszczana na pierwszym piętrze właśnie była zrobiona jako degustacja dla wszystkich ludzi. Byli i przedstawiciele władz miejskich, i wojewódzkich, i klub jeździecki się włączył, bo ja jeszcze wcześniej był taki film Zbieramy suchy chleb dla konia, a tutaj tych dzieci było mnóstwo, od rytmiki po balet i powiedziałam o tym suchym chlebie, że jak będziecie przynosiły suchy chleb niezjedzony, tylko worka w szatni naszej, to my oddamy do klubu jeździeckiego, a klub jeździecki da nam konika najpiękniejszego, albo da przed tą imprezą najpiękniejsze cztery koniki, czterech heroldów i odczytywało się cały program festynu pięknego o tych działkach. I to była reklama niezwykła. I myślę, że teraz, bo już o wszystkim tutaj się dzisiaj dowiedziałam, że w dalszym ciągu Państwo to robią, Grażynka pisze, a dyrektor, słuchaj, tylko czeka, kiedy następny sezon zorganizuje tu kilka spotkań dla właśnie uprawiających działki. Bo to jest, jeszcze powiem, bywałam na takiej działce, bo Pan mówi o śmieciach, dużo tych śmieci, robiło się takie kompostniki. To jest takie ważne. To wiem, że ten mój Pan wykopał taki dół i później po latach te właśnie korzenie, no nie wiem, liście, kwiaty podkładał pod rośliny, znaczy jako nawóz. Także to trzeba by podpowiedzieć i o tym napisać. No, napisaliśmy, jest. Panie redaktorze, a żeby jeszcze dokończyć, to jeszcze Stefan Ciechan, nasz wspaniały fotograf, już to był klub fotograficzny, chyba jeszcze jest. Tak, słuchajcie, jest jeśli mogę, przed tym zanim Kalinka zabierze głos. I był ogromna była wystawa tych działek i te coś mówiłam, degustacje i te okazje działkowe były pokazane. No to się cieszę i bardzo się cieszę, że dzisiaj przyszłam, że to kontynuujecie. Gratuluję wszystkim działkowcom. Ja jeszcze zanim Kalinka powie Ochalska, to chciałem ją zapowiedzieć, jeśli Państwo pozwolą, dobrze? Dlatego, że padały słowa, które są takie ważne i nośne, legendy, więc legendą tu naszą, LSM-owską, właśnie te balkony, te kwitnące, te mini działki, a tą osobą, która się tym zajmowała przez całe lata i to właściwie inspirowała, organizowała, to jest właśnie Halinka Ochalska. Też teraz możesz mówić. Działkowiczka od 40 lat. I działkowiczka. RODO z Dąbrowa. To nie będziemy Halinka się, ale nie będziemy, że jesteś. Ja od 61 roku tu pracowałam i właśnie też te działki. To już nie będę ci teraz sobie mam głos. Dziękuję Państwu. W momencie, kiedy LSM dostał tu działki, bo pracownicy LSM-u mieli działki tutaj wzdłuż ulicy Zana i dalej też, i tam, gdzie w tej chwili KUL ma przy Kraśnickiej były działki, tu przy Domu Kultury były właśnie organizowane te dożynki działkowe. I to właśnie organizował Janusz Winiarski. Odnośnie balkonów, faktycznie 18 lat byłam przewodniczącą konkursu w balkonowych, które były tu organizowane na terenie naszej spółdzielni mieszkaniowej we wszystkich osiedlach. Więc to nasze takie mini ogrody. To nasze mini ogrody. Ale odnośnie wykładów. Panie dyrektorze, 3-4 lata temu organizowaliśmy tutaj właśnie w Domu Kultury przez 2 lata wykłady przez pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu z KUL-u. Przepiękne, przeciekawe wykłady na tematy właśnie zarówno odnośnie roślin uprawianych w ogrodach działkowych i nie tylko, odnośnie chorób, szkodników,
ptaków. Są tutaj, widzę, znajome twarze pań, które uczestniczyły w tychże wykładach. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że jeżeli byłaby szansa powtórzyć takie, tego typu wykłady, to by była bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I tak korzystając z okazji, że jestem przy głosie, że mnie pan Stanisław Kieroński wywołał, mam prośbę. Tak? Interpelacja. Ogród działkowy przy Osmolickiej, Dąbrowa, nie mamy bezpiecznego przejścia przez ulicę Osmolicką do ogrodu. Od wielu lat prosimy o to, żeby zostało tam zorganizowane jakieś przejście dla działkowców. Ci, którzy dojeżdżają samochodami, więc wjeżdżają na parking, ale spora część działkowców chodzi piechotą od autobusu. I przejście przez ulicę Osmolicką, jak jest skrzyżowanie Zębożyckiej, Żeglarskiej i Osmolickiej i taka polna droga, która idzie tam dalej, jest zaraz za tym skrzyżowaniem wejście do ogrodu. Brama wjazdowa przy ulicy Osmolickiej i furtka, którą wchodzimy. Bardzo niebezpiecznie. Mieliśmy, teraz ostatnio był potężny wypadek tam. Samochód jadący z miasta w stronę Dąbrowy wywalił cały znak drogowy, słup jakiś, coś tam. Ze strachem na plecach przechodzi się przez tą ulicę, żeby dojść do autobusu, do przystanku na Żeglarską i na Naukowskich. Także bardzo proszę, Staszku, interpelację. Bardzo. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękujemy jeszcze raz pani Halina Ochalska. Ten konkurs, który jest takim wyróżnikiem tutaj Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, również pokazuje, jaką zaletą są nasze ogrody, mini działki. I to jest też może temat do działkowca, bo oprócz tego, że działkowcy mają działki, to mają również ogrody, o które dbają również z nie mniejszą gorliwością, jak o swoje działki. Ewa, ja ci muszę powiedzieć, że jako dziennikarz i najpierw sztandaru, potem dziennika, byłam organizatorem tego typu konkursów. To ja robiłam te konkursy z ramienia gazety. I wiem doskonale, jakim się one cieszyły odzewem. I na pewno trzeba do tego wrócić. To mówię, na razie no my raczkujemy. Ja nie mówię, że to są wielkie kroki akurat głosu ogrodów, ale te trzy numery już pokazują, że właściwie mamy pełny przekrój tematów, jakie powinny się znaleźć. Kiedy pani mówiła, pani Halinko, o tym, o tej Osmolickiej nieszczęsnej, to przecież może być to też publikacja, a łatwiej będzie pójść do pana radnego z gazetą i mu to dać do ręki, to nie zapomnie. Nie zapomni, że jest taki problem. Galinko, pani, ja właśnie zwracam się Galinko, z taką prośbą. Pan redaktor naczelny biuletynu LSM-owskiego przez wiele lat. No to pani Halino, ja pana panią widzę na łamach głosu ogrodów. Zachęcam. Namiary są, mail jest, bardzo prosimy. Dobrze? Dziękuję bardzo. Tu jeszcze powinien być taki sekretarz, który powinien te wszystkie pomysły notować, ale wszystko zostało zarejestrowane, więc będziemy mogli, będziemy mogli sobie dosięgać do archiwum i spisać te wszystkie tematy, problemy i zagadnienia, które Państwo tutaj poddali, aby pojawiły się w głosie ogrodów. Panie prezesie, zakończy Pan nasze spotkanie? Zakończy Pan nasze spotkanie? Ja nie jestem gospodarzem. Ja bardzo Państwu dziękuję w ogóle za spotkanie, te głosy i wypowiedzi i tematy. Kilka sobie tu kwestii zapisałem. Zobaczymy. Myślę, że tego typu spotkania należałoby za jakiś czas powtórzyć i dowiedzieć się, jak Państwo postrzegacie ogrody, co zmienić, co poprawić, coś dodać. Zresztą życie to samo dyktuje. Grzesiu, to jest dobry apel. Ja ten apel jeszcze, wiesz, podpieczętowuję swoją prośbą. Kochani, ci wszyscy Państwo, którzy tu dzisiaj jesteście, możecie być autorami głosu ogrodu. Bardzo Was o to proszę. Serdecznie gratulacje. Każdy człowiek.
Gratulacje dla prezesa, dla pani redaktor i dla wszystkich redaktorów. Oczywiście. Tak, jest to dziennikarze. Obywatelscy również. Dziennikarze obywatelscy to jest bardzo ważna część obecnie naszego społeczeństwa i oby wszystkie ich głosy szły w dobrym kierunku, a właściwie artykuły szły w dobrym kierunku, prawda? Redaktor Grażyna Hryniewska, pan prezes Grzegorz Kurczuk i pan redaktor Krzysztof Arbandyl. Proszę Państwa, i pan redaktor Stanisław Wojnarowicz, który jest sprawcą tego spotkania, on tam sobie siadł cichusieńko. Natomiast prawda brutalna jest taka, że to on sprowokował czy spowodował to spotkanie, także ani przyznał. Kilka słów podziękowań. Bardzo dziękuję w imieniu pracowników Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, że właśnie Państwo wybrali ten Dom Kultury na tę interesującą dyskusję, na promocję pisma Głos Ogrodów. Jeżeli nawarstwi się trochę tych problemów i nowe powstaną pytania, bardzo tutaj deklarujemy, że my bardzo chętnie zrobimy kolejne spotkanie i proszę się czuć tutaj u nas bardzo dobrze. Myślę, że to jest ważne. Dziękuję bardzo Państwu wszystkim i myślę, że również dziękuję za obecność pana Stanisława Kierońskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta. To jest raz. Ale chciałbym dodać, że jest również przewodniczącym Rady Programowej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i chyba jest mu miło, że w Domu Kultury się odbywa takie spotkanie. Bardzo dziękuję panie redaktor Grażynie Hryniewskiej, panu doktorowi Grzegorzowi Kurczukowi, panu redaktorowi Krzysztofowi Karmanowi, panie redaktor Ewie Hadrian za prowadzenie. Dziękuję wszystkim dyskutantom bardzo serdecznie. Proszę Państwa, i my jako Dom Kultury deklarujemy również, że bardzo chętnie będziemy kolportować głos ogrodów, jako że rozpowszechniamy awangardę lubelską, Zoom i inne pisma i myślę, że głos ogrodów również u nas może się znaleźć. Będzie nam bardzo miło. A ja dodam, że bardzo dziękujemy Tobie, że znowu życzyłeś miejsca i serca. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Andrzej, bardzo, bardzo dziękujemy panu dyrektorowi. Dziękuję, Andrzej. Naprawdę macie tutaj Państwo, ja tak troszkę jestem spoza tej dzielnicy, chociaż po sąsiedzku mieszkam. Macie Państwo tutaj tak wspaniałe grono osób aktywnie działających na rzecz tej dzielnicy, że naprawdę zazdrość. Taka gmina. Taka gmina. Także bardzo dziękujemy i to jest zasługa też tego domu i Andrzeja osobiście. I zapraszamy do Proszę Państwa, skromny poczęstunek za chwileczkę będzie, także zapraszamy.